Isabeliny od matki. Eklektyka jest córką druida i muszę powiedzieć, że tutaj spojrzałem, widziałem pierwszy raz tego konia, podobny jest bardzo do druida eksterier. Czy okaże się koniem na miarę dwukrotnego zwycięzcy Nagrody Europy? Zobaczymy. Wystartowały. Kiepsko ruszył Petersburg. Tam walka o prowadzenie. I na prowadzenie wyszedł w tej chwili Carino. Na drugiej pozycji Etos. Trzeci galopuje, to jest koń pana Górskiego, czyli Zanan. Carino nadaje mocne tempo koniom. Na drugiej pozycji Echa Etos. Na trzeciej Zanan, pozostałe już w troszeczkę większym odstępie. Tam z przodu jest w tej chwili Petersburg, wyszedł na miejsce czwarte. O, konie się troszeczkę rozciągnęły, dystans 1800, dosyć długi, to nie wiadomo. W czołówce także galopuje Falster, on jest na pozycji piątej w tej chwili. Carino, Etos, pozostałe konie, a z tyłu galopuje Falar. Z tyłu jest Falar, Echa Etos i konie ze stajni Doroty Kałuby. Najgorzej sobie radzi w tej chwili Helaton, on jest w odstępie ostatni, natomiast przyzwoicie Celtis galopuje trzeci od końca. Ale ucieka zdecydowanie Carino, jest pierwszy, na drugiej pozycji Etos, pozostałe już w odstępie. Carino wyprowadzi na prostą przed Etosem, Carino, Etos, Zanan, Petersburg. Jeszcze 400 metrów do celownika. Carino i próbuje się zbliżyć do niego Etos. Etos wszedł przy wewnętrznej do Carino. Carino, Etos, na razie te dwa konie od pola finiszuje dzielnie. To jest debiutujący Celtis, ale jeszcze jest daleko. Carino, Etos i tutaj ten koń po druidzie galopuje eksterier. Prowadzenie obejmuje Etos, rozpędza się eksterier, Etos eksterier, idzie w batach Etos, utrzymuje prowadzenie, zbliża się do niego eksterier pod Emilem Zachariewem, bardzo mocno finiszujący i polem jeszcze tutaj dalej Celtis, ale na razie Etos utrzymuje prowadzenie i za chwilę celownik, Etos krótko przed eksterierem i trzeci wydaje mi się jest Celtis od pola przy wewnętrznej także Carino.